Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym moim filmiku z serii poświęconych porządkowaniom zbioru. I dzisiejszy temat to sortowanie szybkie, czyli w sumie jeden z najlepszych algorytmów sortowania zbiorów. Na czym polega zasada jego działania? Zasada jego działania polega na tym, że obieramy sobie jeden z elementów zbioru, nazwijmy go elementem dzielącym, czyli pivotem, czyli wyznaczamy jeden z elementów zbioru na pivota i próbujemy tak pozamieniać kolejność wszystkich pozostałych, no i łącznie z pivotem, żeby po lewej od pivota znalazły się same mniejsze od niego, po prawej od pivota same większe od niego. Czyli tym sposobem pivota chcemy już umieścić na swoim miejscu. Jeśli już tego dokonamy, to powtarzamy tę czynność dla lewej części tablicy i dla prawej części tablicy, czyli tych dwóch części, które pivot nam rozdzielił. Jest to druga już metoda sortowania, która działa na bazie metody dziel i zwyciężaj. Metoda o złożoności n log n, więc dobre sortowanie. Przejdźmy do przykładu. Wybieramy sobie jakieś wartości i mamy tablicę do posortowania, powiedzmy, że obieramy jako pivota element, który leży na środku. Naszym zadaniem jest szukać po lewej takiej wartości, która tam się nie nadaje. Czyli poszukać od początku, od lewej strony, przejrzeć wszystkie wartości i przystanąć na takiej, która jest za duża, żeby pozostać po lewej stronie i tego samego dokonać od prawej strony, czyli zacząć od prawej strony i przeszukiwać kolejne elementy, przeglądać, cofając się o jeden w lewo za każdym razem i przystanąć na takim elemencie, który nie nadaje się na to, żeby stać po prawej stronie, to znaczy jest mniejszy od pivota, za mały. Więc w tym wypadku, zaczynając od lewej, staniemy na 58, która już jest większa od 48 i widzimy, że nie może tam stać, a po prawej stronie przystaniemy na 12, bo widzimy, że jest ona za mała, żeby być po prawej stronie pivota równego 48. I co robimy? Zamieniamy je ze sobą miejscami. Po zamianie przesuwamy ten indeks, który z lewej strony sprawdza, i znowu przystaniemy na elemencie, który nie nadaje się, by stać po lewej stronie od pivota, czyli jest za duży, jak tym razem 53. I po prawej stronie szukamy czegoś, co jest za małe, mniejsze od 48, i znajdujemy na pozycji, która zawiera 30. I ponownie zamieniamy je ze sobą miejscami. I przesuwamy znowu z lewej. 7 może być, bo jest mniejsze, 71 nie może być. 52 może być, bo jest większe od pivota, 78 też, 61 też, 48 nie jest większe od pivota. Nie szkodzi, że stanęliśmy na samym pivocie. Zamieniamy pivota miejscami z 71, na której przystanęliśmy po lewej i uzyskaliśmy docelowe położenie dla pivota. Zobaczcie, rzeczywiście jest zachowana ta reguła, że pivot stoi już w miejscu, gdzie będzie stał do końca, czyli po jego lewej stronie wszystkie wartości są mniejsze niż te, które są po jego prawej stronie i należy teraz przystąpić do sortowania tą samą metodą osobno części lewej i osobno części prawej, więc czym Wam to pachnie? Oczywiście rekurencją, prawda? Natomiast ćwiczenie dla Was, spróbujcie zatrzymać teraz filmik, obrać pivota po lewej stronie od 48 i obrać pivota po prawej i zrobić dwa osobne takie podziały poszukiwania z lewej i z prawej elementów, które nie mogą stać tam, gdzie stoją. Tak dla ćwiczenia, żebyście zapamiętali, jak działa sortowanie szybkie. Kod. Funkcja rekurencyjna, która, powiedzmy, że tablica jest globalna, tak? W parametrze do funkcji quicksort otrzymujemy tylko początek i koniec naszego przedziału sortowanego i ustawiamy na początku na P, J na K,
to są te żółte strzałki. X to jest wartość pivota, czyli w tym wypadku elementu środkowego T od P plus K przez 2. No i mamy pętlę, która dopóki I stoi, jest mniejsze bądź równe J, bo być może obydwie strzałki spotkają się na przykład na tym samym elemencie, pivocie na przykład. Więc dopóki I jest mniejsze bądź równe J, wykonuje przesuwanie z lewej strony, to jest ta pętla while T od I mniejsze od X. Czyli dopóki element IT jest mniejszy od naszego pivota, to przesuwaj się, przesuwaj, przesuwaj. Jak trafisz na coś równego lub większego, to stań. Tak? I to samo robimy z prawej strony. Dopóki T od J jest za duże, żeby większe od pivota i może tam stać, to zmniejszamy J w lewo, w lewo, w lewo. W momencie, kiedy trafimy coś równego pivotowi lub mniejszego, zaprzestanie ta pętla działać i przystanie na tym J. Jeśli I jest mniejsze bądź równe J, zamieniamy elementy ze sobą miejscami i przesuwamy I o 1 w prawo, J o 1 w lewo, żeby nasz kod się nie zawiesił. Zauważcie, że nie ma cofania I i J, że I i J tam, gdzie przystanęło, od tej pozycji znowu rusza, prawda? Po tej pętli ustawiliśmy wszystko. Pivot stoi rzeczywiście na miejscu docelowym i jesteśmy w stanie teraz wywołać quicksorta dla lewej części, czyli dla fragmentu od indeksu P początek do J i dla fragmentu od indeksu I do indeksu K. Tak wygląda kod. Przetestowany i naprawdę działa. Złożoność quicksorta. Złożoność wynosi w zasadzie n log n, czyli n razy logarytm przy podstawie 2 z n, dla n danych na wejściu, ale w sumie wszystko zależy od tego, jak wybierzemy pivot, jakie będziemy mieć szczęście przy wyborze pivota. Jeśli będziemy wybierać ciągle środkowy i okaże się, że wyniknie z tego bardzo niekorzystny podział, bo będzie nam on dzielił w stosunku 1 po lewej na przykład, a wszystkie pozostałe po prawej albo odwrotnie, to będziemy musieli, jakby to drzewo tych podziałów nie będzie miało wysokości logarytmu przy podstawie 2 z n, prawda? Jeśli do tego występowałoby dużo zamian, czyli jeśli pivota tak obierzemy, że na przykład będzie on musiał zamieniać się z wszystkimi, prawda? To mamy dodatkowego pecha. Jednakże te dwie sytuacje, żeby naraz wystąpiły, to jest naprawdę prawdopodobieństwo bliskie zeru, dlatego, a szczególnie w większych zbiorach danych, dlatego nie musimy aż tak się tym przejmować. Możemy uznać tą metodę za jedną z najlepszych i ją po prostu stosować. Ona jest zaimplementowana na przykład w gotowym sorcie w C++. Najbardziej korzystna wersja quicksorta powinna obierać za pivota medianę naszego zbioru, czyli element, który po posortowaniu znajduje się na środku. I taka wersja byłaby nam najbardziej na rękę, jednakże poszukiwanie mediany to jest osobny problem algorytmiczny, dlatego sobie odpuścimy go tym razem. Tyle, co musicie wiedzieć o quicksorcie na maturze. Z mojej strony to wszystko na dziś. Zachęcam do oglądania kolejnych moich filmików i pozdrawiam i do usłyszenia.